Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Nieodłącznym zwyczajem rozpoczynającym w całym kraju święta Bożego Narodzenia, poza wieczerzą wigilijną, jest pasterka, czyli uroczysta msza święta odprawiana tradycyjnie o północy. Ojca i Syna i Ducha Świętego, wzorem pasterzy, którzy w betlejemską noc przybyli do groty, aby oddać pokłon Bożemu Dziecięciu, przechodzimy i my do kościoła, aby oddać pokłon Chrystusowi. Nasza ekipa towarzyszyła świątecznemu nabożeństwu w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu w Myślenicach. Staje się jednym z nas. Przychodzi jako małe i bezbronne dziecko. Przychodzi na ludzki sposób, aby każdy mógł go spotkać. Przychodzi i woła do każdego z nas. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Oprawę muzyczną mszy świętej koncelebrowanej przez księdza proboszcza Józefa Orawczaka oraz księdza Wojciecha Olszowskiego zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice pod dyrekcją Joanny Niechaj. Zawsze chcieliśmy stworzyć tutaj na Zarabiu taką fajną wspólnotę ludzi, którzy czują się jak w rodzinie. I myślę, że jednym z takich elementów stworzenia tej takiej wspólnoty jest to spotkanie po pasterce, gdzie łamiemy się opłatkiem, gdzie składamy sobie życzenia, gdzie jakoś te wszystkie lody się przełamują. Na placu kościelnym ustawiona została natomiast tradycyjna szopka, corocznie odnawiana przez parafian. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj z parafianami przy okazji robienia właśnie tej szopki. I przyszedł taki pomysł, że jest szopka, no to może po pasterce przy szopce tutaj u nowonarodzonego połamiemy się opłatkiem. No i tak się to przyjęło. Autorami tej szopki jest dwóch panów, pan Manowiecki i pan Uchacz. Oni tą szopkę zrobili. Natomiast teraz
ustawiają szopkę, dbają o to, żeby ona była taka, a nie inna. Co roku jest troszeczkę zmieniona. Romek Górka i Krzysiu Klimas, oni się o to troszczą. Cóż, moi kochani, święta Bożego Narodzenia są swoistego rodzaju świętami. Chrystus przychodzi do człowieka. Chrystus przychodzi do mnie, Chrystus przychodzi do ciebie. Nie jestem sam. Chrystus jest ze mną. A wtedy człowiek patrzy z nadzieją w przyszłość, patrzy z wiarą. Wszystko zaczyna nabierać sensu. I tej radości, tej nadziei, z tego, że nie jesteśmy sami, że z nami jest Chrystus, życzę wszystkim parafianom, no i wszystkim zacnym, którzy nas oglądają. Aniołowie.